W minioną niedzielę w Centrum Kultury w Ropczycach odbyło się spotkanie, podczas którego profesor Jerzy Buzek i dr Czesław Siekierski dokonali podsumowania 15 lat Polski w Unii Europejskiej. Pierwszym elementem tego wydarzenia był briefing prasowy, na którym poruszono temat rozwoju naszego miasta. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Dziękuję za zaproszenie do Ropczyc. Ja myślę, że być tutaj w stolicy powiatu i do tego jeszcze powiatu, który sobie nieźle radzi. I ja nie mam żadnych wątpliwości, że to, iż uczestniczymy we wspólnocie europejskiej od 15 lat jest bardzo ważne. Także dla ludzi, którzy mieszkają na tym terenie. Bo już nie bardzo pamiętamy, że 15 lat temu byłem tutaj w okolicach Rzeszowa bardzo często na Podkarpaciu i rozmawiałem przede wszystkim z rolnikami na temat wejścia do Unii Europejskiej, bo przygotowywaliśmy się. Bardzo byli niechętni, muszę powiedzieć. Teraz chyba trudno by było rolnikom zaproponować, że rezygnujemy z jakichkolwiek dopłat, rezygnujemy z budowy dróg, że rezygnujemy ze wsparcia dla naszego szkolnictwa, dla poprawy jakości naszych szpitali. To się wszystko wydarzyło w ostatnich latach. No przede wszystkim mamy tu niedaleko autostradę, mamy dobre, coraz lepsze połączenia, także kolejowe. No, nie byłoby stać naszego kraju na takie działania. A dodatkowo jeszcze Ropczyce to jest także miasto, które ma przemysł, bo to jest przemysł spożywczy. Jest to przemysł związany z częściami lotniczymi, silnikami. Jest to także fragment strefy mieleckiej, a więc tutaj małe i średnie firmy mają ogromną szansę i rozwijają się. Na to wszystko są pieniądze z Unii Europejskiej, ponieważ do tego się przyzwyczailiśmy w ciągu 15 lat, więc wydaje nam się to tak oczywiste, że możemy o tym nie myśleć. Ale warto o to zabiegać. Warto na każdym kroku doceniać to, że jesteśmy we wspólnocie krajów, które są najbogatsze w skali globu, globalnej. Ale nawet jeśli my nie mamy jeszcze średniej, to w ciągu ostatnich 15 lat skoczyliśmy z niecałej połowy średniej unijnej ponad 70%. To jest niewiarygodny skok. Ponieważ Państwo tu macie niedaleko do Ukrainy, to zapewne ludzie odwiedzają od czasu do czasu tamten kraj albo spotykają mieszkańców Ukrainy. I warto porównać naszą sytuację z ich sytuacją, żeby wiedzieć, jak ważne było te 15 lat w Unii Europejskiej, co nie znaczy, że nie powinniśmy wpływać na Unię Europejską, ale powinniśmy bardzo sobie cenić obecność w rodzinie europejskich narodów. Każdy z nas się czuje mieszkańcem tego terenu, jestem przekonany, ja jestem ze Śląska i czuję się Ślązakiem, ale to wcale nie przeszkadza nam, żeby się czuć Polakami, żeby to wszędzie manifestować, a także Europejczykami, bo wspólnota europejska na naszym kontynencie zorganizowana 70 lat temu dała nam pokój, o czym już często zapominamy. Jeszcze raz bardzo dziękuję za zaproszenie do Ropczyc, bo to w końcu jest miasto historyczne, Kazimierz Wielki. Pewnie nikt w Ropczycach też o tym za wiele nie wie. Prawo magdeburskie, bo tak wtedy lokowano miasta. Także jest o czym myśleć i mówić w Ropczycach. Dziękuję bardzo. Pan dr Czesław Siekierski. Chciałbym zasłonić swoją szerokością pana premiera. Proszę państwa, pan premier rozpoczął od 15 lat obecności w Unii. To rzecz normalna. Tym bardziej, że za czasów, kiedy pan profesor był premierem, rozpoczęły się negocjacje naszego wejścia do Unii. Ja wcześniej zajmowałem się sprawami rolnymi w zakresie przygotowania się i rolnictwa do integracji z Unią Europejską. Ale chcemy także mówić nie tylko o tych dokonaniach w ciągu tych 15 lat naszej obecności w Unii, zapewne więcej o rozwoju Ropczyc powie pan burmistrz, związany prawie od zawsze z Ropczycami.
Dzisiaj już rano w hotelu otrzymaliśmy dużą taką porządną informację uznania dla samorządu za to, co się dzieje w mieście i w gminie Ropczyce. Także gratulujemy, panie burmistrzu. Jeśli chodzi o problemy bieżące, to tych problemów, też o nich będziemy dzisiaj mówić, jest dużo, bo to nie tylko sprawy Brexitu, ale sprawy także ważne, szczególnie dla Polski, bo dyskutujemy o nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Obecna perspektywa to była, jest dobrą perspektywą w ujęciu budżetu, 84 miliardy na politykę spójności, politykę, z której korzysta także samorząd na rozwój, 32 miliardy na wspólną politykę rolną, a więc to jest razem 116 miliardów euro w tym siedmioleciu 14-20. Drugi budżet trochę, no wszystko jest w procesie negocjacji, ale te wstępne propozycje są mniej korzystne. Wiecie państwo, no nie jesteśmy w tej chwili też pupilkiem Unii Europejskiej, ale myślę, że wiele rzeczy jeszcze będziemy mogli naprawić to, co nie udaje się osiągnąć rządowi, bo negocjacje będą trwały dalej, także po wyborach europejskich. Jeśli mówimy o tych nowych wyzwaniach, no to oczywiście bardzo dużo stawia się na sprawy związane z bezpieczeństwem energetycznym, które są w obszarze komisji pana premiera. Dużo mówimy o sprawach innowacji, nowych badań, o sprawach tych takim rozwoju opartym o wiedzę. I myślę, że tutaj Podkarpacie jest dobrym przykładem, gdzie ten rozwój jest oparty o nowe technologie, o nowe badania. Wystarczy powiedzieć, że na Podkarpaciu wydatki na badanie i rozwój mają największy udział w produkcie krajowym brutto regionu, drugie po Mazowszu. A więc mniej więcej ten sam poziom, co Krakowa, co Małopolski. Udział środków na badania i rozwój w budżecie wielkości PKB, który jest wypracowany w regionie. To jest problem taki bardzo pozytywny, a więc efekt, osiągnięcie pozytywne. Natomiast no, będziemy mówić, ja dużo w zakresie czynię, jeśli chodzi o problemy nadmiernego napływu importu z Ukrainy. Mówimy o towarach rolno-spożywczych i zboża, i owoce miękkie, tu przecież było zagłębie truskawek, malin i rolnicy na tym bardzo cierpią, ale także nadmierny import mięsa drobiowego. No to są to problemy, które musimy trochę inaczej ustawić w Unii, bo Unia zbyt mocno otwarła się na import towarów z Ukrainy, uważając, że to jest wsparcie dla Ukrainy. My oczywiście wszyscy uważamy, że Ukrainę trzeba wspierać. Polska też była wspierana, tylko żeby to tak czynić, żeby nie było to kosztem rolników tutaj Podkarpacia, rolników polskich. Wreszcie jest szereg innych problemów, ale w tym, można tak reasumując, Polska dobrze odnalazła się w Unii Europejskiej. Pamiętamy te problemy z referendum, o nasze obawy. To były dobre lata dla Polski. To nie znaczy, że nie ma problemów. No ale od tego są problemy, żeby je rozwiązywać. Od tego są ministrowie, posłowie, żeby je rozwiązywać. I trzeba to robić z pewnym takim spokojem, rozsądkiem, powagą. Robić to wspólnie. Nie próbować dzielić. Należy łączyć, bo filozofia Unii jest taka, żeby tworzyć jedność, zachowując różnorodność. Różnorodność w zakresie kultury, tradycji, historii. I myślę, że to wszystko jest możliwe, czego przykładem jest no, także ten wspaniały rozwój Podkarpacia. No, tutaj jesteśmy u państwa. To widać najwyraźniej. Wystarczy tylko wyjść poza ten budynek, a w tym budynku także. Przepraszam, że trochę dłużej, ale... Bardzo dobrze. Szanowni Państwo, chciałbym w Waszym i swoim imieniu bardzo serdecznie podziękować naszym gościom
panu premierowi, panu profesorowi Jerzemu Buzkowi, panu doktorowi Czesławowi Siekierskiemu, który, jak państwo wiecie, jest przewodniczącym w tej kadencji, eurokadencji, przewodniczącym Europejskiej Komisji do Spraw Obszarów Wiejskich. Osoba niezwykle merytorycznie dobrze przygotowana do pełnienia tej europejskiej funkcji. Zaprosiliśmy naszych gości i bardzo im dziękujemy, że przed chwilą podzielili się z nami tymi ważnymi informacjami o Unii Europejskiej. Zaprosiliśmy ich z okazji 15. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Wszyscy pamiętamy, że stało się to 1 maja 2004 roku. Miałem akurat okazję w tym czasie, w tym okresie być wraz z panem doktorem Czesławem i panem profesorem, posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Stąd nasza znajomość jest od tego czasu bardzo dobra. Szanowni państwo, to jest też okazja do spotkania przed eurowyborami. Przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Wszyscy wiemy, że jedynką w naszym okręgu, w naszym województwie podkarpackim jest pan dr Czesław Siekierski, który, jak powiedziałem, zna doskonale nasz teren, bo tak naprawdę po sąsiedzku mieszka. Do tej pory reprezentował Małopolskie i Świętokrzyskie, w szczególności zna się na rolnictwie, ale nie tylko. Jest wielkim fanem samorządu terytorialnego. Wie, że dzięki samorządowi również tu na dole w naszych małych ojczyznach bardzo przez te 15 lat zmieniła się Polska. Wspomnę chociażby, że środki europejskie pozwoliły nam wybudować na Podkarpaciu autostradę, która przebiega przez nasz powiat Ropczycko-Sędziszowski, opiera się o miasto i gminę Ropczyce, że dzięki środkom europejskim rozbudowaliśmy nasz szpital, że dzięki środkom europejskim znaczące wsparcie mają rolnicy, a w chwili obecnej na przykład w naszym mieście i gminie prowadzimy największą inwestycję ekologiczną, budowę oczyszczalni ścieków, jej przebudowę, modernizację i budowę kanalizacji dla 4000 mieszkańców. Jest to kwota ponad 40 milionów złotych, z czego 1/3 pochodzą to środki z Unii Europejskiej. Dzięki temu właśnie, że jesteśmy we wspólnocie 27 najważniejszych państw Unii Europejskiej. Ale też realizujemy piękny program w wielu gminach naszego powiatu związany z odnawialnymi źródłami energii. I tutaj mamy dotację w wysokości 80% kosztów. I gdyby nie te dotacje unijne, z pewnością te nasze małe ojczyzny nie byłyby na poziomie infrastruktury i poprawy warunków życia mieszkańców takim, jakim są. Chociaż wszyscy wiemy, że jeszcze wiele nam brakuje. Brakuje nam kapitału. Ten kapitał jest w Unii Europejskiej, dlatego warto namawiać naszych mieszkańców, mieszkańców Ropczyc, mieszkańców gmin naszego powiatu, aby poszli do wyborów 26 maja i wybierali tych parlamentarzystów, którzy są merytorycznie przygotowani do reprezentowania naszego województwa, do reprezentowania nas, mieszkańców, małych miasteczek, wsi i którzy będą zabiegali również o to, aby prawo było prawem, bo podstawą funkcjonowania wielu instytucji, a w szczególności samorządu, jest prawo, które się przestrzega. Prawo, które jest podstawą funkcjonowania życia społecznego, również i gospodarczego. Szanowni państwo, zapraszamy na spotkanie. Będziemy mogli o tym trochę dłużej podyskutować w naszym Domu Kultury, który był też doposażany ze środków Unii Europejskiej. Dziękuję za uwagę. Czy można jeszcze dwa słowa powiedzieć? Jeszcze dwa słowa, proszę państwa, bo ja jeszcze winien jestem państwu informację z sali plenarnej Parlamentu Europejskiego. Od 5 lat siedzimy obok siebie. Pan poseł Czesław Siekierski i ja. Pan poseł kieruje Komisją Rolnictwa w Parlamencie Europejskim, właściwie to jest cała Unia Europejska, a ja kieruję Komisją Przemysłu, Badań i Energii. I właściwie z tych naszych wspólnych posiedzeń na sesji plenarnej, no często ze sobą rozmawiamy, głosowania, zrodził się także pomysł, żeby w rolnictwie wprowadzić rozwiązania, o których mówi właściwie przed chwilą mówił pan poseł Siekierski. One dotyczą innowacyjnego rolnictwa, takiego, które mogłoby dać to, o co nam naprawdę w rolnictwie chodzi.
dostępna dla wszystkich żywność, bezpieczeństwo żywnościowe, równocześnie z odpowiednim dochodem, sukcesem finansowym rolników, ale ta żywność musi być dodatkowo jeszcze smaczna, zdrowa i takie są zresztą kierunki działania polskiego rolnictwa. My je chcemy wzmocnić przez odpowiednie finansowanie z Unii Europejskiej. One będzie płynęło także dzięki decyzjom komisji, której ja przewodniczę. Ona nie dotyczy bezpośrednio rolnictwa, tylko takich nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań, także w rolnictwie. Ważne, żebyśmy łączyli swoje wysiłki w taki sposób, żebyśmy działali, jak to się mówi, horyzontalnie w Unii Europejskiej. I to właśnie mogliśmy osiągnąć dzięki naszej dwuosobowej, panie pośle, wspólnocie na sali plenarnej. Chcę powiedzieć, że dzięki poparciu Komisji Rolnictwa, Komisji Przemysłu i Badań i pana premiera jako przewodniczącego w tej przyszłej kadencji na badania i innowacje w rolnictwie będzie wydzielona największa pula, jaka była dotychczas, 11 miliardów euro. A więc to wzmocni właśnie to podejście takie bardziej innowacyjne, rolnictwo precyzyjne, a to oznacza mniej zużycia środków chemicznych, rolnictwo bardziej precyzyjne, przyjazne dla środowiska, a więc ten kierunek, a tutaj jeszcze jeśli się dołoży do tego wspaniałe środowisko i klimat Podkarpacia, to myślę, że będą efekty dla jakości żywności, a nam wszystkim chodzi o jakość żywności. Ale słuchajcie, powinniśmy pan zaczynać. Nie muszę państwu dodawać, kto mi wyjaśniał, co to znaczy rolnictwo precyzyjne. Już takie, które może być obserwowane przez satelity i odpowiednie środki ochrony roślin czy nawożenie, w zależności od tego, jak satelity analizują nasze uprawy. Niezwykle precyzyjnie. Ale dodam jeszcze, że podstawą rozwoju naszej ojczyzny od niemal 30 lat, i to warto o tym pamiętać, jest samorządność, bo przed chwilą mówił do nas parę słów pan burmistrz. Na tym polega dzisiaj siła Polski i uznanie, które mamy w całej Europie. Mianowicie Polska stoi samorządnością na poziomie gmin, powiatów, regionów. I docenia się to, że my potrafimy rozwijać samorządność, która jest obywatelska. Wybieramy ludzi w bezpośrednich wyborach na każdym z trzech poziomów, autonomicznych poziomów, bo region, powiat i gmina są autonomiczne. Oczywiście powinny i współpracują ze sobą, także dziękujemy bardzo panu burmistrzowi jako reprezentantowi samorządu tutaj w Ropczycach za świetne wyniki ostatnich 30 lat właściwie naszej ojczyzny, nie tylko samą końcówkę. W drugiej części spotkania odbyła się konferencja, podczas której zebrani w sali widowiskowej Centrum Kultury mogli zadawać pytania do przybyłych gości. Europarlamentarzyści zaprezentowali plan na kolejną perspektywę unijną. Zwrócili też uwagę na filozofię Unii Europejskiej, która głosi tworzyć jedność, zachowując różnorodność. Posłowie zgodnie stwierdzili, że Polska dobrze odnalazła się w Unii Europejskiej, co nie oznacza, że nie ma pewnych problemów, które należy w miarę możliwości rozwiązywać. Spotkanie zgromadziło liczne grono odbiorców, którzy w skupieniu wysłuchali wystąpień i aktywnie uczestniczyli w dyskusji.